czy on ciebie kocha? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem u góry i zapraszam, kochani Państwo, do lajkowania i komentowania moich filmików. Oczywiście również zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne, które można nabyć poprzez e-mail. Piszcie mi na e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Dzisiaj mamy pytanie, czy on Ciebie kocha? I do tego mamy dwie grupy. Grupa pierwsza to obelisk z kwarcu różowego. Grupa druga to obelisk z kamienia czerwonego. Wybierzcie sobie pierwszą lub drugą grupę lub przedmiot, który Was inspiruje, przyciąga Wam oko i zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Czy on Ciebie kocha? Czy osoba ukochana Ciebie kocha? Czy on Ciebie kocha? Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Tutaj są jakieś skomplikowane, być może nawet miłość jest toksyczna, skomplikowana, zawikłana, ale jest gwiazda, czyli jest również gorące spełnienie marzeń, pragnienie. Pomimo, że jest toksyczna, skomplikowana, miłość zawikłana, to jest tutaj bardzo piękna nadzieja, ogromna nadzieja na piękną miłość. Jest chęć spotkania. Jest chęć spotkania właśnie z Tobą. Tutaj jesteś Ty osoba pytająca. Jest chęć spotkania, pragnienie, marzenie o spotkaniu z Tobą, które być może tutaj jest skomplikowane, zawiłe, opóźnia się, nie wiem, jakiś toksyczny tutaj, toksyczny mężczyzna, toksyczna osoba zakochana w Tobie. Skomplikowane również sprawy, skomplikowany tutaj przebieg waszej relacji, natomiast pragnienie, marzenie, by się z tobą spotkać. Powiedziałabym tak, ta osoba kocha ciebie, ale jest tutaj miłość trudna, skomplikowana, wręcz toksyczna. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga, obelisk czerwony. Czy on Ciebie kocha? W przełożeniu kart łabędzi z sercem. Tak, on Ciebie kocha. Tutaj jest karta miłości, ewidentnie. Natomiast tutaj być może on troszeczkę gra na dwa fronty, lub jest niepewny, lub zagrywa troszeczkę nieuczciwie, nieszczerze. Tutaj, ale to się wzmocni, uczucia się wzmocni, wyleczy się to wszystko. I on jakby przyjdzie tutaj wzmocniony, przyjdzie stabilniejszy, silniejszy. Być może też lepiej usytuowany i będzie tutaj mówił o swojej miłości. Tutaj też ta osoba mówi, że to jest ktoś, jakiś eks czy osoba z przeszłości, która wraca i mówi o swojej miłości. Kocha, tak? Kocha.
Czyli tak, On na pewno kocha. I ta miłość tutaj się rozwinie, wzmocni. Także miłość tutaj jest ewidentna i piękna. Też jest wierność, lojalność, zaufanie. Ktoś, na kogo możecie liczyć, również wierny, oddany przyjaciel. Także piękna druga grupa. Dziękuję serdecznie wszystkim. Zapraszam Was, kochani, oczywiście codziennie na mój kanał. I cieszę się, że piszecie komentarze, lajkujecie i subskrybujecie mój kanał. Dziękuję. Do usłyszenia już wkrótce.